Panie i panowie, takiej mapy na moim kanale jeszcze nie było. Dzisiaj wraz z moimi widzami będziemy bawili się w chowanego. Tym razem na pokładzie statku, który zatonął w nocy 14 na 15 kwietnia 1912 roku, podczas dziewiczego rejsu. Jak słusznie się domyślacie, chodzi tutaj o Titanica. 99% mapy jest aż zapełnione, a sam statek składa się z 6 pięter, na których znajdują się restauracje, kajuty, łazienki, kuchnie, sala taneczna oraz maszynownia. Ja muszę odnaleźć aż 10 osób, które gdzieś tutaj się skrywają. Standardowo chciałem przypomnieć o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji kanału dzwoneczkiem, jeżeli jesteś nowy. Ale nie zapomnijcie również, że możecie mnie wspierać w sklepie z kodem Gaming with Farel. Ja już teraz nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam na Titanicu. Dzisiaj będziemy bawili się w chowanego. Jest ze mną dzisiaj aż 12 osób. Cześć, witam wszystkich bardzo siema. Serdecznie. Siema. 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 Moi drodzy. Moi drodzy, zasady konkurencji są bardzo proste. Osoba, która najlepiej się schowa, wygrywa 1000 V-dolców. Nie możecie nic budować i nie możecie się przemieszczać. Macie 3 minuty na schowanie się. Teraz sobie wybiorę najładniejszą dziewczynę. Yoshi, który skin jest najładniejszy damski? A myślałem, że... Ty masz gust, ty masz gust. Wybiorę sobie dziewczynę, Yoshi. Tak, dawaj sobie, wybierz dziewczynę. Ja sobie wybieram o tą dziewczynę. Zajączka? Czy... Aha, aniołka. Chodź aniołku tutaj. Teraz stań tutaj na maszt, zrobicie sobie Titanica. Razem we dwoje, macie pozę typu T. Coś takiego? Mam. Dobra, ty zrób, a ty za nim stój, okej. Okay. Teraz poleci Celine Dion, My Heart Will Be Go On. Czy jak to tam szło? Okej, okay, pięknie. A wy widzowie możecie zostawić łapeczki w górę, jeżeli pod tym odcinkiem dobijecie tak 10 tysięcy łapek w górę, robimy kolejny odcinek Hide and Seek z widzami. Czekaj, mam pomysł. Tyle, czekaj, nie, jeszcze no, raz. No, jeszcze raz, jeszcze raz. Tyle, nie, jeszcze więcej, czekaj. O, czekaj, jeden? O, tyle tysięcy łapek w górę. Tyle tysięcy łapek w górę, super. 8 tysięcy łapek w górę i robimy kolejny odcinek. To co panowie, zaczynamy, rozpoczynam gierkę. Macie 3 minuty, żeby się schować. Ja zaczynam szukać. Ja jestem oczywiście dzisiaj ubrany w skin Leonardo DiCaprio. Podobny? Podobny? Ej, powiedz ty! No, dzielna, poczekaj. Powiedz, czy podobny do DiCaprio. Oczywiście, że podobny. Tak? Jest sexy towar? Okej. Okay. No to leć. No to leć, robaczku, dalej. Mam 15 minut na znalezienie was. Mapa jest naprawdę ogromna, ale mam nadzieję, że do 10 minut się wyrobię i że was wszystkich znajdę. Oczywiście. Okej, okay, chowajcie się. Równo 11 minut zaczynam szukać. Moi drodzy, korzystając z chwili czasu, chciałem wam przypomnieć, że organizuję konkurs na 50 tysięcy V-dolców. Wygrywa aż 10 osób. Wyniki są 1 lutego. Wbijajcie w link, który znajduje się w opisie tego filmu. Subskrybujcie kanał, dołączcie do Discorda oraz Instagrama. Te trzy proste czynności wykonujecie, otrzymujecie punkty. Jeżeli masz więcej punktów, twoja szansa na wygraną jest większa. Chyba wszystko jasno wytłumaczyłem, mam nadzieję. Nie, stąd idzie. Ej, nie chowajcie się grupowo. Powiem wam tak, moi widzowie, że ta mapa naprawdę jest super dopracowana. Mamy nawet tutaj górę lodową, o którą żeśmy się rozbili. Mamy jeszcze chwilę czasu. A, i oczywiście możecie mnie wspierać z kodem Gaming with Farel. Okej, zaczynamy szukać. Panie kapitanie, góra lodowa po prawej stronie. Lecę, aha. Tutaj nie ma lotni, dobra. Czas rozpocząć szukanie oraz gotowanie. Jak to, kurczę, zacząć szukać, żeby było dobrze? Według pokładów. Na razie polecimy sobie piętro numer 0. Co my tu mamy? Jakąś stołóweczkę. Stołóweczkę, krzesełeczka. Stoły nakryte. A nikogo nie widać, kurczę. Nikogo nie widać. Tu jest chyba wejście do... jak się nazywa... Gazownia? Tam gdzie są silniki. Maszynownia, do maszynowni, o. Gazownia. Gazownia. Tam dają gazu. Tutaj mam jakieś zejście niżej, pewnie na apartamenty. To jakieś są krzaczki. Czy można to niszczyć? Nie można. Czy ktoś tutaj się schował pod schodami? Nikogo nie ma, okej. Okay. Nikogo nie ma, dobra. Sprawdźmy tutaj. Co to jest napisane? Not administrance. Okej, okay. Mamy kitchen. Jesteśmy w kuchni. W kuchni lodówki pełne, napchane żarciem, ale nikogo nie widać. Zejdźmy troszeczkę niżej. Aha, drugie piętro kuchni. Tutaj drzwi są otwarte. Czemu nie zamykaliście za dupą drzwi? Wtedy bym nie wiedział, gdzie byliście, a tak? Wiem, gdzie chodzicie.
Czy ktoś tutaj jest? A co to za robaczek, Yoshihito? Dobra, Yoshihito. Niestety, zostałeś nakryty jako pierwszy. Wracasz na respawn. Na całej mapie. To niemożliwe. W masarni? A jednak. Podjadałeś. Coś mi się wydaje. Dobra, lecimy troszeczkę niżej. To widać, Yoshi nie zamknął za tyłkiem drzwi. I niestety został nakryty. Tak, first blood. Lecimy dalej. Jakbyś kogoś Yoshi widział, kto się przemieszcza nielegalnie na mapie, no to możesz go tam ładnie ugodzić z kill-offa w czosnek, nie? Dobra. Okej, okay, kurczę, nie wiem, czy nie będę potrzebował pomocy kogoś niedługo. Dobra, lecimy na piętro numer 2. Tu pod schodami ktoś jest? Nie ma. Tu też nie ma, same kwiatki. Aha, będziemy teraz przeglądali kajuty. Ja, dziękuję. Nie, no nie mam pytań, przecież to jest tyle pokoi, że koniec świata. Kto tu je popcorn i wystaje mu łeb przez schody? Halo, chodź tutaj. To jest kto? Get wrecked. Wrecked sobie popcorn zajadał. Zaraz zejdziemy do gazowni. Ktoś tu na lotni przyleciał. To ty, Yoshi? Nie. To ktoś mi to tupcze. Ktoś mi to tupcze normalnie. Jestem teraz w sterowni. Przyznać się, na których piętrach jesteście. Idę na samą górę. Ja najwyżej. Najwyżej, ja dobra. No to idę, ja właśnie w tym kierunku uderzam. Pewnie ja będą gdzieś... O kurczę, jakie parasoleczki, jaki komin! O bracie, jak tu kozak jest. To ktoś tutaj na bank jest gdzieś skitrany. Na łódce gdzieś? Nie. Byłem. Nie mów, gdzie się schować, to jest schowanego, mordo. Dobra, wiem gdzie jesteś. Ej, kruk. Ej. To się skręcił. Coś tutaj... Ktoś mi tu tupcze. A kogo my tu mamy? Kto to jest? Nie, nie wiem. Raven. Nie, nie Raven, tylko ten. John Wick. Melon. GG Melon, kurczę. Ten kruk. Nie wierzę. Jeszcze Raven jest jakiś, nie? Chyba. Tak. Jeszcze jeden jest. Dobra, mamy Melona z głowy. 4 minuty do końca. Moi drodzy, piszcie w komentarzu, czy mi się uda, czy nie. Ale nie oszukiwać, nie oglądajcie, nie skipujcie odcineczka. Ktoś mi lata po górze. Nie wiem. Kurde, ale się wystraszyłem, to misiek, ja myślałem, że to oponent jakiś znalazłem. O, jakie baloniki ładne, walizeczki, misiek kolejny. Czy ktoś jest w pokoju z miśkami? O, siema. A, to ty, to siema. Ja, to ja, to ja. Elo, elo. Dawaj, szukamy, ty ten pokój, ja następny. Dobra. Razem będzie szybciej, kurde, nie spodziewałem się w ogóle, że tak będzie ciężko. Tutaj za tą szafą bym poszukał, ale nie ma. Ile osób zostało? Mhm, znalezienia. Ile? 3? 4? 4, tak? Dobra, Yoshi. Kurde, no. Ciężko, co? Niezły hide and seek. W tych pokojach nikogo nie ma. No właśnie, i jestem mega zdziwiony, że gdzie oni mogli się schować? Jesteś na najwyższym piętrze, tak? Tak. Tak. No nie możliwe. No stary, no mówię ci, serio. Na dworze jesteśmy. Tu kurde, jakoś tu jest najwyższe. A, tu jest dwóch zowa, pod schodami siedzą! Dzięcioły! Mafia Obrzańska i... Ej, mega kampa. I Sergiusz, no. Czyli kto został jeszcze, halo? Ja. Jeszcze ja jestem. Cztery osoby jeszcze? Ja dziękuję. Yoshi, ja ten piętro już czyściłem, tu nie ma na pewno nikogo, więc możemy zejść niżej. Jesteście na najwyższym, nie? Gdzie jesteście, jak możecie powiedzieć? No najwyższym, jaki może być. No to ja też tu jestem. To jak oni tam wleźli? W sensie, widzicie niebo, tak? Niebo widzicie, czy jesteście w kajucie jakiejś? Czyli na piętrze w statku. A nie wiem, czy to można powiedzieć, bo to jest trudno. Nie wiem, czy można powiedzieć. Że się wam piętra może pomyliły, nie? No właśnie, bo jest, jak, bo jest też takie piętro bez dachu, no, nie? Jest pokład u góry. No wiemy, ale jak my powiemy, że widzimy czy nie, to łatwo znaleźć właśnie. Czyli widzą, Yoshi, szukaj góry. Widzą, dobra. O, tu widzę cię, widzisz, nie? Widzisz? Na samej górze, widzisz? Nie skacz, nie skacz, nie skacz! Ty! Musisz się pokazać. Tutaj, widzisz? Dobra, zwycięstwo! Jak oni tam na komin wleźli, tej? Elo! Widziałeś, Yoshi? Oni siedzieli na kominie. Ile jest osób? Ej, Farel.
Na razie słuchajcie, robimy rundę dodatkową, chowają się te osoby, które nie były znalezione, a reszta z nami szuka. Osoba, która ostatnio zginie, wygrywa 1000 fałdolców. Czyli teraz uciekacie, moi drodzy, przed śmiercią. Okej, robimy rundę numer 2. Nie sądziłem, że będzie tak ciężko znaleźć innych uczestników dzisiejszej zabawy, ale statek jest naprawdę ogromny. Więc tak, macie mordeczki 2 minuty na schowanie się, te 4 osoby, których nie znalazłem, a za wami horda zombiaków leci. Ostatnia osoba, która przeżyje, wygrywa 1000 fałdolców, więc schowajcie się bardzo dobrze. Okej, horda zombiaków, do dzieła! Go! 2 osoby na tym piętrze, 2 wyżej i jeszcze 2 wyżej. Ja z Yoshim idę tutaj piętro wyżej, 2 osoby zostają na tym. Okej. Ja idę na górę. Ja idę tędy. Ja zostaję na dole. Dobra, super. My pierwsze piętro. Dobra, ja jestem w kuchni. Ja jeszcze jestem w którymś pokoju, mogę tak wam powiedzieć. Okej. Okej, okay. Dzięki. 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 Patrzcie pod schodami. A mam Yetiego, Yeti, jest Yeti, szybka kryjóweczka. Ej, czemu się bardziej tam nie skampiłeś? Co to jest za Yeti? Uwaga. Ja. Mafia obrzańska. Mafia. Jakbyś tutaj się wcisnął, mafia? Ale nie, ciężko by było. Ile się zostało? 3 osoby do końca. 3 osoby do końca. Yoshi na tym piętrze. Dobra, jedę troszeczkę niżej, Yoshi. Okej. To tak mi się zdaje, że na ten komin nie dało się wejść tak normalnie. Nie wiem, jak żeście właśnie weszli na ten komin, nie? Ktoś tam, kurczę, chciał go szukać. Na lotki żeście polecieli od razu? No właśnie, dokładnie. A, no to co innego, myślałem, że tego. Dobra, trudno, no to... No skorzystaliście z okazji i wylądowaliście na kominie. Okej, niech będzie. No tak, a jak teraz ktoś tam wylądował, to... No to... Jak nie można wejść, no to już raczej niech zejdzie stamtąd. To zostanie rozstrzelany. Tak, no to po prostu... Czyli wiem, że ty wleciałeś na komin. Nie. Znaczy ja wleciałem we wcześniejszej rundzie, ale nie teraz na pewno. Aha, dobra, mam nadzieję, że nikt teraz nie wylądował na kominie, bo to się już w tej rundzie się nie liczy. W tamtej po prostu nie wiedzieliśmy. Teraz już wiemy, więc... No zasady są inne. Kurde, powiem wam tak, że... A co w tym pokoju siedzę, Jelu? No właśnie widzę, że kurczę, w żadnym pokoiku cię nie ma. Ja już otwieram chyba 5 pokój z rzędu z łazienkami razem. Bo widzę kosz. Ej, nie sądziłem, że to będzie aż takie... Mam jednego. Dobra, zabij go. I kto to jest? Nie uciekamy. No co ty, gdzie jest? Zwarywałeś? Najgorzej. O, tu ktoś jest. Lotnia jakaś zbugowana. Laki wiśnia. Laki wiśnia odpada. Laki wiśnia odpada niestety. Ja jestem w jakiejś nie wiem co to jest, jakiejś kajucie z kontenerami? Jeszcze ja żyję. Jaro. I Jaro. Oli oficjalny Jaro. Ja jestem w maszynowni, ale jest ona kozacko zbudowana. Ja dziękuję. Jeszcze ja zostałem. Kto? Wiśnia, tak? Nygusek. Nygusek, a jeszcze Nygusek został. Dobra, super. Czyli 3 osoby dalej walczą. 3 osoby. Aha, tutaj nikogo nie było oko tych pieców? Wow, a jakim cudem? Przecież jak to fajnie wygląda tutaj. 3 osoby obok mnie przeżyły i mnie zobaczyły. Ej, szukajcie tego Neguska. Mam jednego. Tak, zabij go, kto to jest? Zacz. Zobaczymy, zaraz co będzie. Like Michał YT, ok. Czy zostały jeszcze 2 osoby, tak? Teraz osoba, która zginie, no to... Niestety obeszła się smakiem jednego tysiąca fałdolców, no. Kurde, powiem wam tak. Nie mam pojęcia. A to nie był random przypadkiem? Ciekawe jak to. No był, dlatego Farel powiedział, że jeszcze 2 osoby zostały. Aha, no. Chyba tak. Czyli ja i Oli. To był po prostu osoba, która sobie wskoczyła na mapę, dobra. Ej, nie mam pytań, robię kolejne kółko, nie wiem. Jeżeli was nie znajdziemy, no to niestety, ale walczycie na kill-offy. Który zginie, ten wygrywa. 1000 fałdolców. Ale to będzie ciekawe. Sergio, byłeś 3 centymetry, krok ode mnie, ja byłem za łóżkiem schowany. Okej, moi drodzy, czas na finałową rundę. Zostało 3 uczestników. Myśleliśmy, że 2, a jednak 3 nie znaleźliśmy. Teraz, kto przeżyje, ten wygrywa 1000 fałdolców. Czyli walczy tak, Raven, pani trenerka oraz basketball, jak to się nazywa? Futbolistka, przepraszam. Tak. Okej, moi drodzy. Czy jesteście gotowi? Tak. Tak. 3, 2, 1. Go! No i dobra, walki. Walki gladiatorów, moi drodzy. Kto wygra? Dajcie się. My się nie ruszamy. Tutaj jest, widzę, zacięta walka. Jak się ganiam. Nie zbiegamy na schody, to tylko po arenie, po tym kwadracie. Tak jest. Dobra, cały czas 3 żyje. No, jedziecie. O kurcze, ty.
Weźcie się dogadajcie, może jednego zlinczujcie. O, kto dostał? Kto dostał? Wampir nie żyje, Oli nie żyje, teraz Raven atakuje bejsbolistka, gratulacje! Ty, mordeczko, wygrałeś 1000 waldolców. Jak ty się nazywasz? Jaro. Jaro, gratulacje dla Jara. Mam nadzieję, moi drodzy, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki, subskrybujcie kanał. Przypominam, 10 tysięcy łapek, nie, 8 tysięcy łapek pod tym odcinkiem i robimy kolejne hide and seek z widzami. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się. Yo!